Mystery Future to modyfikacja do gry strategicznej Original War opracowana przez Phenoma. Jej głównymi bohaterami jest dwoje Amerykanów, doświadczony żołnierz Bruce Thompson i genialny naukowiec Ted McGeek, którzy starają się ochronić naszą planetę przed pozaziemskim zagrożeniem. Modyfikacja ta nie jest może zbyt obszerna, ale mimo to godna uwagi ze względu na wysoką jakość wykonania oraz unikalne elementy rozgrywki dodane przez autora. Grając w trzy misje nowej kampanii amerykańskiej, możemy zobaczyć unikalne tekstury podłoża wykonane specjalnie na potrzeby modyfikacji, obejrzeć intro przybliżające nam tło fabularne moda oraz, wisienka na torcie, możemy wykorzystać zaprogramowany przez autora gadżet o nazwie Defender, urządzenie, które na krótki czas tworzy wokół noszącego je Bruce'a pole siłowe, odbijające wrogie pociski. Daje nam to mnóstwo fantastycznych możliwości infiltracji, ponieważ bez problemu możemy przenikać linie obronne wroga i siać chaos i zniszczenie w głębi jego terytorium. Co istotne, autor dokonał wszelkich starań, aby Defender nie był zbytnio OP, a jego używanie było elementem uprzyjemniającym rozgrywkę, a nie czymś równoznacznym ze wpisywaniem kodów na nieśmiertelność. Czas działania Defendera nie jest zbyt długi, a samo urządzenie musi być ładowane przy elektrowni. Rodzi to więc potrzebę budowania prowizorycznej infrastruktury tuż przy bazie wroga lub też biegania co jakiś czas do własnej oddalonej placówki. Wrogowie nie są głupi i odbudowują utracone budynki i pojazdy, a jeśli chcemy dostać na koniec wszystkie medale, nie możemy po prostu niszczyć najważniejszych budynków takich jak skład czy fabryka, ponieważ naszym celem nie jest zabijanie ludzi. Zamiast tego powinniśmy skupiać się na zapleczu energetycznym wroga, rozbudowach jego fabryk czy bezzałogowych wieżach obronnych. Zobaczmy, co się będzie działo. Bo są jakieś zaawansowane skrypty AI. Aha, snajperzy się odezwali. Okej, okay, zbliżają się już dźwigi. Nie po to, by odbudować elektrownię, oczywiście, że tak. Defender to świetne narzędzie do bawienia się z wrogim AI. Szukanie sposobów na zmuszenie wroga do poddania się bez zabijania jego ludzi to zarówno niezłe wyzwanie, jak i kupa zabawy. Ale skąd w ogóle tak fantastyczna nawet jak na Original War technologia? Skąd nasi bohaterowie mają takie możliwości? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy sięgnąć po tło fabularne moda. Bruce i Ted pochodzą z o wiele dalszej przyszłości niż John Macmillan i jego towarzysze. Mianowicie pochodzą z roku 2032. Mamy więc do dyspozycji technologie przyszłości, które objawiają się nie tylko w postaci Defendera, ale również na przykład w ogólnej sprawności bojowej Bruce'a, który jest żołnierzem poziomu 15, silnym, szybkim i wytrzymałym nawet bez pomocy Defendera. Rozwój technologiczny pozwolił też naszym nowym bohaterom zyskać atut, o którym bohaterowie waniliowego Original War nie mogli nawet marzyć. Są oni w stanie powrócić do swoich czasów po wykonaniu potrzebnych zadań w Pliocenie. Tym bardziej szkoda, że mod kończy się w trakcie trzeciej misji, pozostawiając tyle niedopowiedzeń i niezamkniętych wątków. Czy technologia przyszłości pozwoliłaby uciec z prehistorycznej Syberii również innym bohaterom wojny o Syberyt? Czy bylibyśmy świadkami sporów i walki o bilet powrotny do cywilizacji? Czy głównym bohaterom w ogóle udałoby się uratować Ziemię tak, jak planowali to zrobić? Kim byli tajemniczy obcy porywający ludzi zarówno w przyszłości, jak i przeszłości? Po co skażali tereny Syberii promieniowaniem? I co stało się z pułkownikiem Generikiem? Odpowiedzi na te pytania najprawdopodobniej pozostaną już na zawsze tajemnicą The Mystery Future.